Automobil Klub Cieszyński zaprosił w niedzielę 24 czerwca na pierwszy rajd pojazdów zabytkowych. W samo południe na cieszyńskim rynku spotkali się sympatycy pojazdów z historią. Wydarzenie to podzielono na trzy części. Rajd synchroniczny dla pojazdów powyżej 25 lat polegał na dwukrotnym pokonaniu tej samej trasy z jak najmniejszą różnicą w czasie. Oprócz rajdu odbył się również konkurs elegancji oraz wystawa pojazdów. No, w ten czas można było tylko tym jeździć, co było w kraju do nabycia i do możliwości korzystania z tego. Żadnych zagranicznych aut nie było, poza drobnymi wyjątkami w postaci niektórych kolegów, którzy, że tak powiem, sprowadzili coś niecoś z terenu zachodniego. A to były lata 50., 60., rajd tak zwany, no, popularny o błękitną wstęgę Oldzy. Początkowo były to tylko motocykle, natomiast w końcowej fazie, w ostatnich trzech latach, korzystano z samochodów osobowych, których było niewiele, niemniej jednak, no, było to bardzo ciekawe. Start w owym czasie w samochodzie Steyr Puch był Sobek Zasada, który trzykrotnie wygrał ten wyścig. Błękitną wstęgę Oldzy otrzymał okazały puchar wykonany przez cieszyńskiego producenta kryształów. Tu na Mynniczej ulicy jest, zapomniałem nazwisko. Cieszyniacy byli, była i kobieta, siostra zawodnika, jak również zawodnika, ojca zawodnika. Tylko trudno mi w tej chwili sobie przypomnieć nazwiska. Jeżeli chodzi o widzów, to był szał. W owym czasie po prostu na każdej, wzdłuż całej trasy było tak dużą masę kibiców, którzy przyjeżdżali z terenu powiatu cieszyńskiego i nie tylko, nawet z Bielska, Rybnika. No, był to okazały wyścig, który, można powiedzieć, gwarantował taką ilość kibiców, że do tej pory w Cieszynie, przypuszczam, takiego rajdu czy wyścigu jeszcze nie było, który by pobił zainteresowanie kibiców na terenie naszego miasta. Automobil Klub Cieszyński zdecydował się na to, żeby spróbować przywrócić miastu Cieszyn rajd o błękitną wstęgę Oldzy. Historyczny rajd, którego początki sięgają międzywojennie, w czasu międzywojennego. Organizujemy go w formie i dla Was, czyli pojazdów zabytkowych, z racji takiej, że przeprowadzenie go w formie takiej, jak był pierwotnie, wydaje się być niemożliwe z racji obostrzeń związanych z zabezpieczeniem, z prędkościami, jakie te nowoczesne motocykle mogą rozwijać. Ja jeszcze raz w imieniu Automobil Klubu Cieszyńskiego bardzo serdecznie Was witam i mam nadzieję, że ta pierwsza edycja będzie kontynuowana i uda nam się wprowadzić tą imprezę w cykl imprez weterańskich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymińska.